koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest pustoszeniem. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest pustoszeniem. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Lon. Jesteśmy teraz w bajkowej krainie, w książce, w której Anna Henrietta zamknęła swoją siostrę rzekomo dla bezpieczeństwa jej własnego. Słuchajcie, ja chcę tutaj przeszukać co nieco, bo coś czuję, że to miejsce może zawierać różne fanty fajne. Chociaż no pewnie nie jestem. Ale co my tu jeszcze mamy? Mamy jakąś klatkę, piernikowe ludziki, nie wiem do czego one będą, ale no chyba nie można takich znaleźć normalnie. Co tutaj jeszcze mamy? Możemy to otworzyć? A tu nic nie ma, to jakiś piec jest. No i dobra, musimy znaleźć Józia, który ma fasolę? Coś takiego? Coś takiego było, nie? W kotle prochy z kości. Uroczo. A tutaj? To... co właściwie dzieje się w mieście? Dobra, chodź. Leje się krew, więc musimy się śpieszyć. I tutaj jeszcze coś jest. W krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Okej. Czy to jest droga dalsza? O. Dobra, nie będę jakoś specjalnie tak schodził z drogi. Będę się trzymał tego mniej więcej, gdzie muszę iść, ale po drodze będę się zbaczał, bo coś czuję, że w takiej krainie może być coś ukryte. Dobra. Co my tutaj mamy? Co my tutaj jeszcze mamy właściwie? Co to jest to? Nie wiem, co to jest. Będę się rozglądał, będę się... No to w sumie wyszłoby na to samo, żebyśmy poszli tędy. Co to jest też złote? Uważaj, skrzaty! Oho, skrzaty. O cholera! Młynek to jest idealny na nie, myślę. Kuźwa! Nowe stworzenie, nie? Ona jeszcze walczy z jednym. Dobra. Niezbyt sympatyczne. Dropa chyba nie mają. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. Ale jeden zaatakował ją. Chciałbym zauważyć. Ojeju. Jasno się zrobiło. Znowu. O, jednorożce. Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Serio? Ja biorę różowego. Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. Serio? Nie zgoła o czym innym. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. Tempo, tempo! Przypomina mu o Ciri pewnie. W ogóle! Wszystko w porządku! Bo Ciri... To on! O cholera. Ciri jak była na pustyni Korat, to właśnie tam pomógł jej jednorożec. Imię ja niestety nie pamiętam, bo było bardzo dziwne, ale ona nazywała go chyba po prostu konik. A imię to było naprawdę jakieś... o... nie do zapamiętania dla... zwykłego człowieka. Dobra, jest tu Jozio. Spokojnie, już po wszystkim. Nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Oho. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema fasolkami. Wcale się nie wiem. A w ogóle to uwaga na wilki. Okej. To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie, nie, nie! Na pewno nie! Oczywiście, ale gdyby. To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął?
człowiekiem. Najbardziej ludzkim człowiekiem w całej bajkowej krainie. Kto to może być? Ludzie! Wilki! Chodu! Głupi dzieciak, Jezu. Dobra, a niebieska? Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. Trzy razy nikt. Okej. Okay. Na pomoc! Wilki! A żółta? Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Wi! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? Jezu. Co za no dziwne dziecko. Chore. Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Okej. Tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki. Długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty. Okej, przedajmy. Udaj się do trzech świnek, no to po kolei będziemy to robić, co? Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci... Mamy jakąś mapę? Nie, nie mamy. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Okej, śmiesznie, to jest po prostu cholerna kraina, nie? A te skrzaty to wyskakują w dużych ilościach, powiem szczerze. Dobra. A nie mamy żadnych jaskółek, czy możemy tutaj przemedytować? Na przykład. Aha, okej. Po prostu nam uzupełniło. Okej. O, patrz! Nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Okej. Słuchajcie, czy tu coś jest na tym polu? Czy wiem, że ta fasolka była, że niby na polu, ale nie sądzę, że była tutaj, ale myślałem, że to będzie jakaś ta. Dobra. Mniejsza o to. Skoczmy sobie. Co to jest za miejsce? Jezu, tablice? To jest bajka o dziewczynce z krzesiwami, ale to później, dobra? Zróbmy to tak jakby w kolejności, jaką narzucałem zadanie. Co to jest, koza? Koziołek matołek, nie wierzę. O Jezu. Tu będzie mnóstwo tych easter eggów, tego to jestem pewien. A gdzie jest jej jednorożec? Aha, to gdzieś się zgubiła. Czekajcie, gdzie ona idzie? Płotka, nie tak szybko. Gdzie ona idzie? Odpocznij. Co ona tutaj robi w tych krzakach? Jednorożca swojego chyba gdzieś zgubiła, ja nie wiem. Naprzód. On tam stoi. Czemu ona w ogóle go zostawiła w ten sposób? Kobieto, przedłuż mi odcinek, straszliwie po prostu. No, podejdź do tego jednorożca. Wsiadaj na niego i tyle. O mój Boże. No, babie lato w grę widać. Lecące jakby w powietrzu. Fajna sprawa. Naprawdę fajna kraina. Dobra, chodźmy. Czy ona jedzie? Ona dość dziwnie się zachowuje. Dobra, chodźmy. Dogoń nas, mam nadzieję.
Dobra. Tu jakiś... muzyk. No i znowu z czaty. Dobra, udało się. Gdzie jest nasz... oj, musimy naprawić broń. Gdzie jest nasz strzat? Gdzie jest nasz koń? Jednorożec. Broń, dobra, to sobie użyjemy na miecz. Tutaj jest płotka. O Jezu. Co to jest w ogóle za małe miasteczko? Calineczka! Oj, nie, nie. O co chodzi? To jest świetne po prostu. W ogóle tam widać w tle jakiś ten ślad, czy to jest też do czegoś nawiązanie? Zapewne tak. Dobra. Chodźmy. Nie wiem, ona nas dogoni. Ona jest jakaś dziwna i nie umie się poruszać sama. To Domki Świnek, kojarzysz, nie? Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. A, prawda. To może być to. Albo niedźwiadki trzy. Dobra, możemy tu wejść jakoś? Tęcza, Jezu. A czekajcie. Mamy to rozwalić ardem czy coś? Naprawdę, ale to będzie chamskie. O co chodzi? Kurde, co się dzieje? Teraz nas świnki rozwalą. Dobra, leczymy się. Cholera, by z wami świnki pieprzone. No i wypchnęły nas za mur. Mój Boże. O Jezu, ciągle zły miecz chowam. Dobra, słuchajcie, muszę coś zjeść. To się nieciekawie zrobiło. Nie wiem i... i to może jeszcze? A, i coś tutaj mamy właściwie? Podnieś. Niebieska fasolka, jest. Dobra, mam pierwszą fasolkę. Zły wiedźmin huchał, dmuchał i proszę. Biały wilk! Fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Szczątkowe, ale mam. Szczątkowe, ale tak. Mam. No proszę, człowiek niespodzianka. Co tam jeszcze kryjesz w zanadrzu? Na przykład całkiem nieźle śpiewa. O pannach z Wikowaru, rzecz jasna. Ale to może innym razem. No dobra, my tu gadu-gadu, a robota czeka. Szukamy dalej. Dobra. Nie. A, dobra, podoba, rozumiem. Nie, w ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Oj, to nie nasz koń. Starej daty, co? Lubię tak. Dobra. Odwiedźmy teraz trzy niedźwiadki, są tyle. Dom babci, dziewczynka z krzesiwami, drowosa. Drowosa jest w wieży na pewno. Dobra, idźmy do trzech niedźwiadków. Pojedźmy może tą stroną. Jezu, no. Rusz się, fałszywa płotko. Dobra. Okej. Jedziemy sobie drogą. To jest jakiś domek, ale chyba nie jest... Odpocznij. Ale nie no, nie byłbym sobą, jakbym się nie zatrzymał. Zamknięte, okej. To tutaj nie możemy wejść. Przynajmniej tak wskazuje nam gra. Jestem ciekaw, czy tu będzie coś ukrytego w takim, na przykład, nie wiem, jakimś zadajniku albo coś. Dobra, dojechaliśmy gdzieś.
Co to jest za miejsce? To są trzy... O Jezu. To jest dom babci. Dobra, to może tu jeszcze... tu jeszcze wrócimy. Weźmy płotkę naszą, fałszywą. Przejdziemy przez te drzwi? Nie? Na pewno? Serio, nie da się przejechać? No, come on. Pędy? Jezu, aż mi zaczęło ścinać, ile mam FPS-ów. O, czekaj, tu jest jakaś jaskinia. Lubiłaś Annę Henriette? Trzy niedźwiadki, no i rzeczywiście są trzy. Sobie śpiał. Tutaj jest chyba złota włosa. To czarowane jedzenie. Tu się jadł z naszych miseczek. O cholera. Mamy jakąś inną ulepszoną samą. Może być samą. O kurde, ale nas miotnęło. Dobra. Mocno je bijemy. Może nie wiedziała. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została ciężką. Proszę cię. Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. Rozczarowane jedzenie. Zawsze wszystko brała bez pytania. Ona w ogóle... nie ma, no nic. W ogóle dziwnie, ona, zadaliśmy jej pytanie, ona nie odpowiedziała, zbadaliśmy ciało, nic się nie stało i nagle wszystko jakby naraz zaczęło gadać. Dziwnie się stało, okej. Okay. Odwiedź dom babci. Dom babci był chwilę przed nami. Ale czemu takie niskie klatki? Znaczy mam 55, więc wydawałoby się, że powinno być płynnie, a jednak czuję lagi. Dziwne. Dobra, tutaj jest domek, którego szukamy teraz. No naprawdę dziwne. No mniejsza o to, dobra. Słuchajcie, wchodzimy tutaj. Zobaczymy, co tutaj właściwie jest. Widzieliśmy, że tutaj leży sobie babcia, że tak powiem. Słuchaj, no, możemy ciszej, kurwa, moja głowa. Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. O, Siana, kopelat, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. Ja pierdzielę. No, czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co? Teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. No właściwie to nie stoisz. Wiesz co mówią? Klin klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Tak, tam. Rodzinne niesnaski. Okej. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Połknął. Gdzie ona jest? Mów! Nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała Siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe. Bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won!
Zajebisty jest ten wilk. Genialny po prostu. Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię, pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. Okej. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Okej. Miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec? To proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! Za stary na to jestem. Dobra, no. No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. O, okej. Jest wyjście, już widzę. Coś pod nami jest. Czekajcie, się nurkowało, co? Co? O Jezu. Jest i myśliwy, i kapturek. Okej. Płyniemy sobie dalej. No się rozglądał, bo ja nie miałem przeczucie, że tutaj jest coś, co można jakby zdobyć. A przecież do tej krainy nie będzie tak, że wrócimy sobie po jakimś czasie, jak na przykład skończy się wątek główny. Dobra, tutaj coś, już widzę, że coś jest na dnie. Chyba to jest skrzynia. Dobra, zobaczmy. Zapiski. Zapiski Ole, zmruż oczko. O tym widzieliśmy sobie Anne-Henriette po raz ostatni. Zaczęli trzeszczy już w szwach, niektórzy mieszkańcy krainy zaczynają tracić rozum. Wilk zamordował czerwoną kapturkę i myśliwego. Wiedźma upiekła żywcem Tomcia Palucha i 7 zuchów z Handforce. A strzety atakują wszystkich, jak popadnie. Szukaliśmy schronienia na chmurze, ale olbrzym nas przepędził. Ostatnim bezpiecznym miejscem jest statek króla Drozdobrodego. Mam zamiar okej. Dobra, czaję, wszystko czaję. Wracamy do domu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wow, co jest? Jak połów? Udany. W ogóle, co to stało z tyłu? Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Skąd ty to znam? No ładnie. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? Mhm. A ty w myśliwego. Okej, to będzie fajne. Ale tam na... Co to... Znowu co to za piramida ze zwierząt była? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No, nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ja pierdolę, co się dzieje? Babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść. O kurwa. Dobra. Spokojnie. On mocno dostaje krwawienia. Pewnie w środku jego znajdziemy fasolkę. Tak będzie. Pamiętasz, co Józio mówiło o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknął.
Mhm. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. Nieźle. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? No co, właśnie? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? Trafiłem na Detlafa. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie Stoussons. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Kedu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach. Aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Może trzeba było tam zostać? Może. Może powinna była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. I wiesz co? W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. W ogóle strasznie ciekawa sprawa, ta klątwa Czarnego Słońca. W zbiorze opowiadań, w pierwszym, w ostatnim życzeniu, było opowiadanie, które nazywało się Mniejsze Zło i naprawdę było jednym z lepszych, myślę. Jednym z lepszych opowiadań, naprawdę, o Renfri, która też była objęta tą klątwą. Naprawdę ciekawe postacie z tego wychodzą. Ciekawe. Sporo przeszłaś. Tak, a moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra, starczy pogaduszek. Chodźmy. Okej, nie pamiętam, co było z tą ostatnią żółtą fasolką. Ale mniejsza o to. Ja się z wami będę już żegnał, ponieważ no, wybił, że tak powiem, czas odcinka. W kolejnym odcinku kończymy wszystko, co tej... że tak powiem, zrobiliśmy. Czekajcie, możemy go przeszukać jeszcze? Sztuczny ząb, korkociąg, kapsle od butelek. I zobaczmy, czy coś jest w domu jeszcze. Ciekawe, zaczarowane jedzenie. Nie wiem, czy ono jest do czegoś potrzebne, ale powiedzmy, że je sobie zbierzemy. Magiczne złoto. Raczej nie znajdziemy tego w normalnych warunkach, prawda? Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę. No i w kolejnym odcinku kończymy kolejne baśni, myślę, bo została nam tylko jedna fasolka. I zobaczymy, co dalej. Tak więc trzymajcie się ciepło, no i bywajcie. Zapachniało powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał.